Mamy tutaj za nami żyrafkę urodzoną w niedzielę. Rano, kiedy opiekunowie przyszli do pracy, zaczęła się akcja porodowa. Zamknęła się w ciągu godziny. Jest to samiczka, już 11. żyrafa urodzona w Opolskim Ogrodzie Zoologicznym. Stoi oczywiście z mamą, Kamilą. I ma również w boksie obok, celem socjalizacji, celem nauki zachowań takich stadnych, również swoją ciocię, najstarszą, najbardziej doświadczoną samicę w Opolskim Ogrodzie Zoologicznym, Herminę. Zwyczajowo przyjęliśmy taki trend w ogrodzie, że kolejna żyrafa, która się rodzi, będzie miała imię na literkę kolejną alfabetu. Więc tutaj, w tym wypadku, to młode będzie nosiło imię rozpoczynające się literką K. Jest w tej chwili bardzo ciekawska nowego środowiska, w którym się znalazła. Zapoznaje się obok w boksie ze swoim bratem 4-letnim, który jest również bardzo czujny, opiekuńczy, sprawdza codziennie, przy maleństwu się nic nie dzieje. Wymieniają się oczywiście tutaj całusami, co jest bardzo, bardzo zabawne, bardzo nas to cieszy, że w ten sposób nasze żyrafy się zachowują. Ona jest niedotykalska, ona tylko się pozwoli dotykać, jak pani chce, w momencie, kiedy je, bo tak to absolutnie. Jest ta ciocia, jak nie wiem, czy pani słyszała, to się pochwalę, to jest pierwsza żyrafa, która została w Polsce położona, w sensie narkozy, miała złamany palec. Jak pani widzi, nie miała chodzić na nogach, w tej chwili porusza się całkiem dobrze, jest po leczeniu. Prawda, Herminko? Było, tak było.